Hiszpańskie Bilbao stało się w połowie listopada sercem europejskiego rynku kapitałowego. Wszystko za sprawą dorocznego spotkania Europejskiej Federacji Giełd, podczas którego wręczono też doroczne nagrody dla małych i średnich firm ze Starego Kontynentu. Wybór giełdy w Bilbao na miejsce spotkania miał swój symboliczny wymiar. Giełda ta powstała w 1890 roku i było to wynikiem niesłychanie szybkiego rozwoju kraju Basków, uprzemysłowienia kraju Basków i takiej potrzeby, żeby to uprzemysłowienie finansować własnym kapitałem. Czyli byśmy w dzisiejszym języku powiedzieli, byli tacy pierwsi seryjni przedsiębiorcy, czyli Baskowie chcieli inwestować w kolejne przedsięwzięcia i do tego była im potrzebna giełda. Piękna siedziba giełdy i bardzo ciekawe rozmowy przede wszystkim z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy przez wszystkie przypadki odmieniali, jak ważne jest to, żeby średnie firmy pojawiały się na europejskich rynkach kapitałowych. No i tu jako Polska mamy, jako giełda warszawska mamy bardzo duże osiągnięcie, jesteśmy takim prawdziwym hubem tego mniejszego i średniego biznesu i mogliśmy i opowiadać o tym, jak działa nasz rynek New Connect, który jest takim flagowym rynkiem europejskim, jeśli chodzi o te trochę mniejsze firmy, jak również z jakimi wyzwaniami się mierzymy. Przy okazji dyskutowaliśmy też niedawno uzyskaną przez nas licencję na crowdfunding i to, czy rzeczywiście to finansowanie społecznościowe może pobudzić te mniejsze firmy do wchodzenia na rynki publiczne. Drugim zagadnieniem szeroko poruszanym podczas spotkania przedstawicieli europejskich giełd było przyciąganie inwestorów indywidualnych. Znowu skala zaangażowania inwestorów indywidualnych w Polsce jest imponująca. Ostatnie dane 17% obrotów generują właśnie ci inwestorzy. No i też ciekawa historia. Do 2017 roku właściwie co 5 lat mediana wieku naszych inwestorów indywidualnych zwiększała się o 4 lata, czyli właściwie ciągle te same osoby inwestowały na giełdzie. I taka bardzo duża zmiana po 2017 roku, kiedy ten udział młodszych inwestorów indywidualnych zaczyna się znowu zwiększać. Giełda staje się bardziej atrakcyjna dla nich, zaczyna być w postrzeganiu tych młodych ludzi też bardziej dostępna. No i też ciekawe są motywy inwestowania w Polsce na giełdzie. No, głównym motywem jest zabezpieczenie naszej przyszłości w czasie, kiedy już będziemy na emeryturze, czyli taka długoterminowa perspektywa. Jeśli chodzi o udział inwestorów indywidualnych, to właściwie ustępujemy tylko krajom skandynawskim, a jesteśmy zdecydowanie lepiej tutaj spozycjonowani niż te duże rynki, takie jak Niemcy, Francja, czy takie średniej wielkości jak Holandia czy Dania. W Bilbao wiele mówiono także o dystrybucji danych z europejskich rynków. Pojawiła się regulacja i w tej chwili giełdy zrzeszone Federacje Europejskich Giełd stworzyły spółkę technologiczną, która ma wypracować rozwiązanie techniczne, które pozwoli na zaoferowanie danych z różnych giełd odbiorcom, natomiast łączy się to z szeregiem jeszcze uwarunkowań, no i prawdopodobnie ze spadkiem przychodów, który będzie szczególnie dotkliwy dla mniejszych giełd. I tutaj byliśmy takim głosem regionu, głosem 13 mniejszych giełd Trójmorza, które dzięki między innymi naszym zabiegom zostały wyłączone z tej regulacji, mogą z niej opcjonalnie dołączyć. No i staramy się utrzymać takie rozwiązanie. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i europejskich parkietów rozmawiali też o ujednolicaniu przepisów w ramach Unii Rynków Kapitałowych. Z jednej strony taka potrzeba z punktu widzenia inwestorów globalnych, żeby były zharmonizowane chociażby przepisy w zakresie prawa upadłościowego, co by ułatwiło handel obligacjami, no ale z drugiej strony potrzeba budowy tych lokalnych rynków, tak żeby przyciągać nowych emitentów. To właśnie lokalny ekosystem biur maklerskich, giełdy pozwala na to, że mniejsze firmy debiutują i to jest taki wielki dylemat polityki Unii Europejskiej w zakresie rynków kapitałowych. Z jednej strony, żeby wspierać te lokalne ekosystemy, z drugiej strony, żeby unifikować i
nie ma tu jednego przepisu. Trzeba i znajdować te elementy, które nas łączą i które sprawią, że jako Europa będziemy bardziej konkurencyjni wobec rynku amerykańskiego czy rynków azjatyckich, a z drugiej strony wykorzystamy w pełni potencjał poszczególnych krajów. Wśród 5 zdobywców tegorocznych nagród European Small and Mid-Cap Awards znalazły się spółki notowane na giełdach w Paryżu, Mediolanie, Helsinkach, Kopenhadze i Pradze.